Po prostu brak mi słów. Zajebisty, optymistyczny akcent na początek odcinka. Nagrywałem poprzedni odcinek. Musiał mi się skończyć prąd. Tak, przerwa w dostawie prądu. Cały odcinek w dupę, wszystko w dupę, save w dupę, musiałem nadrabiać wszystko. Godzina gry. Dobrze, że miałem cholera poprzedniego save'a. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że Gothic zdążył się spierdolić i znowu chodzi w 20 FPS-ach. Tragedia. Ale plusem jest to, że działa mi dialog u buntowników i tak, mam misję, żeby po prostu przynosić zapasy. Mam mięso dla ciebie. Sprawdź je tyle, ile powinno. Wierzę ci na słowo, chłopcze. Bardzo dobrze. Zasłużyłeś na nagrodę. Teraz przynieś mi 20 wilczych skór. Jeżeli nie potrafisz oprawiać zwierząt, to znajdź jakiegoś myśliwego. Fajdan jest w tym całkiem dobry. Pocieszające. Pokaż. Może masz jakieś skóry na sprzedaż, przyjacielu? A nie, masz mięso, co ci dam. O, masz 6000 brek rudy. Pieprzyć to po prostu, sprzedaję ci wszystko. Co? Tylko 2000? Ty biedaku. O, ciekawostka. Dalej mam ten gorszy mieć założony. W sumie to ci mogę oddać, ten mieć też. Kuszę. Tak, 7000 już jest. O, fajnie. W ogóle... Serio, to jest warte 7000? O, ja ci w ogóle za dużo dałem. O, pie. Czekaj, bo ty mi się nie wypłacisz. Dawaj pieniądze. Z 5000 chcę. I się teraz znowu coś muszę dołożyć. Masz tyle, będziesz miał tyle, dobra. Jak nie 6000 nawet. Dobra, o jeden... Ach, cholera, o jeden za dużo. Dobra, teraz ten godzinny handel, widzę, to będzie. Coś taniego ci jeszcze mogę dać. O, dam ci kubki. Chcesz kubki? Masz kubki. Spanki. I talerze. I cholera jeszcze skrzydełka. Dobra. No, przyjmij. Co jest? Aha, no tak, za dużo bryłek. Przyjmij, dziękuję bardzo. Spieprzamy stąd. A, ten Gothic też go muszę naprawić, żeby działał w 60 klatkach przynajmniej. Kto to był ten Aiden? Już cholera nie pamiętam. To któryś był z przemytników może, czy co? Nie, to nie wy. Tutaj ciężko pracujecie. Dobra, przejdę się do... A, jak zwykle many nie mam, bo po co? Bo po co? Pij bez miksury, lecimy do wozu przed kopalnią, bo tam przyjąłem również pewne zadanie od prawej ręki Kazimira, żeby zagonić kopaczy do pracy. I właśnie realizując tam to zadanie, skończył mi się prąd w domu. Więc teraz będę zapisywał chyba co chwilę i to na dwóch slotach, żeby się znowu nie spieprzyły save'y. Aha, świetnie, kiedy ja przyszedłem tutaj, to już ich nie ma. Boże. Dobra, kiedyś tu wrócę jeszcze. Będę liczył na łódź szczęścia. Trzeba wykonać po prostu resztę zadań, mianowicie... Pamiętacie poprzedni odcinek, tak? Jak to się skończyło z tym... Nie powinien. No, ze starego obozu, tym jednym... strażnikiem, co go miałem zaprowadzić do jaskini, powiedziałem mu, że tam jest wino, miałem go zabić. No, udało mi się to zrobić. Ale wiadomo, że prąd się skończył, się nie zapisało, bo muszę zrobić jeszcze raz. I tak samo zacząłem się bać w sprawę Neka. Coś mi się prawie udało rozwiązać to zadanie. I musiałem już tylko maga znaleźć, który by mi taką pewną rzecz odczytał. No, jak nie wiecie, o co chodzi, to zobaczycie. Kwestia czasu. Ach, te 22 FPS-y są tak denerwujące. Normalnie się w taką grę nie można... nie da grać. 30 klatek, 30 jest naprawdę spory. Tak już
No w 30 klatkach da się grać, ale w 20 to już jest tragedia. 22. Może? Dobrze, że na YouTubach to jakoś funkcjonuje. To zachowaj to proszę. No i kurwa, gdzie on jest? Przecież ja go nie zabijałem. Wejścia wilczyk footer. Problem Verdono. Gdzie jest kurwa Haldor? Ty wiesz, gdzie jest Haldor? Nie, nie wiesz, gdzie jest Haldor. Gdzie on jest, do cholery? Dobra, wrócę tu jeszcze. W takim razie idę do Paczo. Paczo, bo chodzi o Neka, tak. Muszę się dowiedzieć, co się stało z Nekiem, a Paczo coś wie na ten temat. Przepraszam bardzo. To była... O! Tak, przyszedłem po kuszę Atariusa. Ha? Jaką kuszę? Już ty wiesz jaką. Ale ja jej nie mam. Mają skaty. Strażnik ze starego obozu. A niby co? Przegrałem w zakładzie. Ja chciałem ją tylko pożyczyć i oddać, ale Atariusa wygnali, więc nie miałam jak mu oddać. Dobra już, dobra. Tym razem nie spotkasz się z Beliarem. Dziękuję, bezimienny. Niech ci śniący wynagrodzi. Lepiej nie mieszaj w to śniącego. A teraz zamknij mordę i odejdź, zanim zmienię zdanie. Ej, skacz ty, stary draniu, oddawaj kuszę. Przynajmniej inne zadanie wykonam. No, zachowaj to, porozmawiajmy. Nie powinni wiedzieć. Podobno masz pewną kuszę na składzie. Skąd to wiesz? Od pewnego nowicjusza uzależnionego od hazardu. Nie zgadnę, Szrat. Dokładnie. Tak, mam tą jego kuszę, ale wątpię, by taki warchoł mógł mieć taką niezłą broń. Na pewno ją zwinął. Rozumiem, że chcesz ją odzyskać. Powiedzmy, że pewien znajomy już się za nią nauczył. Dobra, dam ci ją. Tak po prostu. Ależ skąd? Wyzwij kogoś na pojedynek. A kogo dokładnie? Myślę, że Gorhanis będzie odpowiednim przeciwnikiem. Dobra, kiedy go pokonam, ty oddasz mi kuszę. Tak też i będzie. Powodzenia. Od razu wiedziałem, że będę... Ach, ci to wymyślają. No nic, muszę go wezwać na pojedynek. Gdzie ty jesteś? Poważnie. Może? Poważnie, czemu was nie ma, kiedy ja was potrzebuję? Tu jesteś, idioto. Wstawaj do walki. Nie, jesteś jeszcze zbyt słaby. Nie sprostasz mi w walce. Nic nie rozumiesz. Ta walka to sprawa życia lub śmierci. Jeśli ta walka ma kogoś uratować, to chodźmy. Czemu podmieniłeś broń na pałkę z kolcami? Miałeś miecz. Od razu wiedziałem, że będą wierzyć we wszystko. No. Walczmy! Chowaj broń. Przepraszam. Masz szczęście. A chwała świętego jest nieskończona i nieśmiertelna. Gówno. Ej, no i teraz, oszuście, podmieniłeś broń. I czemu wypowiedziałeś dialog, gdybym cię zaatakował tak normalnie? Jak gdyby nigdy nic. Okej, okay, zobaczmy. Jeszcze raz spróbujmy. Może? Nie myślę, gdzie za. Stop! Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Drugi zapis sobie weźmy na przykład. Zawsze. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. No. Dajmy lepiej o czymś innym. No, porozmawiajmy. Ach, chwała się. Nigdy nie skończyłem. Nie chciałbym. Świetnie, Bezi, znowu zajebiście mi się zbugowałeś, jak ja kurwa nienawidzę tego systemu walki w Gothicu 1. Dobra. Ach, spokojnie, spokojnie. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jeśli myślisz, że od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Zaś masz inną broń. O, no zajebiście. Zawsze tak długo jak mnie to nie do... Ach, chwała się. Nie pierdolę to. Po prostu... Brak mi słów do tej gry. Jeszcze jestem dalej wkurzony po tym, co się stało z tym prądem zesranym.
Nie, mam dosyć walki po prostu. Dosyć... Gówno będzie w tym odcinku, ale trudno. Idziemy do patcha. Idziemy do patcha się dowiedzieć o Neka. No dobra, trochę na siłę też ten odcinek już nagrywam, ale... No, chcę się wyrobić chociaż do faktu, żeby był jeden film dziennie, tak? A wyszło jak wyszło, niestety. A dobry odcinek był. Szukam informacji o Neku, strażniku z obozu. Może coś o nim słyszałeś? Coś tam słyszałem, ale nic o nim nie wiem. A teraz spadaj, pomęcz kogoś innego. Czy ja oddawałem Phila? Phila, pomoc Diego, pomoc Diego. Ja pierdolę, nie oddałem tych strzał. Dobra, wszystko. Poznajesz ten bełt? O cholera, skąd to ma? Znalazłem przyciele Neka, a sądząc po twojej dość żywiołowej reakcji, ten bełt należy do ciebie. Zresztą, Kavalorn rozpoznał ten bełt i powiedział, że tylko ty w ten sposób nacinasz grozy. Może tym razem jednak coś sobie przypomnisz. Mów, gnoju, dlaczego go zabiłeś. Nie miałem wyboru. To zły za tym wszystkim stoi. Idź z nim pogadaj, to może dowiesz się czegoś więcej. Oby było tak, jak mówisz. Możesz być jednak pewien, że jeszcze tu wrócę. Koniec. Czas znowu na bieganie z punktu A do punktu B, rozmawiając z jedną postacią, a następnie z drugą. Świetnie. A ja znowu muszę przechodzić proste dialogi. Jeszcze weselej. Jej! O, ten mój pełen entuzjazm, pełen ironii. Wow. No cóż, co zrobisz? Nic nie zrobisz. Trzeba po prostu lecieć przed siebie, wykonywać te zadania i... No, wykonywać je, po prostu. I dalej nie wiem, gdzie jest ten strażnik od tego Fina. Czemu go tu nie ma? Cholera, zawsze tu stał. Dobra, zapis. I chwila, bo ja mam kolejny poziom, a ja się siły nie uczyłem. Możesz mnie czegoś nauczyć. Siła. Siła. Cieszę się, Diego. Dałeś lepiej jakiś kolejny poziom czy coś, bo chcę wreszcie mieć lepszy pancerz. Z tym długo nie pociągnę, naprawdę. Obrażenia jako tako są całkiem niezłe, ale pancerz to dalej tragedia. Znalazłem Neka. To świetnie. A masz na to jakieś dowody? Tak. Znalazłem przy nim ten amulet. Tylko dla doświadczenia to robię. Oto on. Właśnie. Świetnie zły, ale musimy porozmawiać o czymś innym. Podobno to ty zleciłeś paczo zabójstwo Neka. Podobno król Robar sypia z kozami. Dam ci dobrą radę, chłopcze. Jeśli chcesz się cieszyć dobrym zdrowiem, to nie kładź głowy pomiędzy młotem a kowadłem. Odejdź stąd, póki nie jest jeszcze za późno. Mam powody, żeby poznać prawdę. Jeżeli cenisz sobie te powody bardziej niż własne życie, to chyba jesteś szaleńcem. Nie brnij w to, chłopcze, bo utoniesz. I nikt nawet za to mnie zapłaci. Ta sprawa cię przerasta. A teraz odejdź i ciesz się życiem, póki jeszcze możesz. No i musimy się poskarżyć Diego, jak to poszło. Ta jakże ekscytująca rozmowa Diego. Co do Neka, to wiem, kto go zabił i kto za tym stoi. Cały zamienia się w smut. Neka zabił Pacho. Znalazłem przyciele Neka, bełt wystrzelony z jego kuszy. Kiedy go przycisnąłem, wyjawił mi, że za wszystkim stoi zły. Jednak od złego nie dowiedziałem się nic. Nawet nie wyglądał, jakby się tym faktem w ogóle przejął. Postraszył mnie tylko i powiedział, żebym nie pchał nosa tam, gdzie nie trzeba. Zły się nie boi, to musi o nim stać spokojnie i bardzo wpływowo. Pacho rzeczywiście jest tym kopionkiem, ale zły też musiał dostać od kogoś polecenia zabicia Neka.
Musimy dowiedzieć się, dlaczego Nek zginął i komu o jego śmierci tak bardzo zależało. Ale jak? Przecież Dłyń nikt nam nie powie. Powie Jakubamy, że wiemy więcej niż jest w rzeczywistości. Posłuchaj, Nek był kiedyś kurierem magów. Trafił do kolonii z listem tego buźka, który parł. Potrafił go wykorzystać i dość szybko przyjęli go do starego wojska. Zbyt szybko. Nie był nawet cieniem. Od razu został strażnikiem i dalej kawratał się z magami. Jestem pewien, że jego śmierć musi mieć jakiś związek z magami. Pogaduj z Torusem. On ma na pieniku z magami. Powiedz, że przysyła cię ziemi. Zapytaj się, czy nigdy nie rzuciłem mi sobie w pracy coś dziwnego, jeśli chodzi o Neka i magię. Spróbuję. Mam nadzieję, że Torus nie wykopie mnie na sam księżyc. Bez sobie. Torus i ja znamy się jeszcze z lepszych czasów. I pamiętaj, że to bardzo delikatna i niebezpieczna sprawa. Trzymaj się. Przybywam z polecenia Diego. A czego ten stary cwaniak znowu chce? Diego chce wiedzieć, czy Nek i magowie. Powoli, chłopcze. Nie tak szybko. Jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, to muszę być pewien, że masz łeb na karku. Przecież załatwiłem sprawę w Mordrazie. No niby tak. Niech będzie, skoro to dla Diego takie ważne. Gadaj o co chodzi. Diego chce wiedzieć, czy nie zauważyłeś czegoś dziwnego, jeżeli chodzi o kontrakty Neka z magami. Diego coś chyba zapomniał, że mam odczucie to, co robią magowie. Wiem o tym. Chodzi tylko o to. Wiem, o co biega, chłopcze. No dobrze. Mam nadzieję, że nie będę tego wkrótce żałował. Kilka dni temu Nek znowu był u magii. Zdaje się, że przyniósł im jakiś list. Jestem jednak pewien, że to nie był list od magów powiedz. Przepuściłem go jak zawsze, ale tym razem Nek zabawił tam bardzo krótko. Kiedy opuścił siedzibę magów, pan Polisco odprowadził go do bramy i wręczył mu jakiś przedmiot. Może list, może coś innego. Nie wiem, bo byłem właśnie zajęty ścieraniem gówna. Więcej się ode mnie nie dowiesz. Dzięki, Cory. Ta informacja może okazać się bardzo przydatna. Skoro tak stwierdzisz, a teraz spadaj i powiedz Diego, że właśnie dociągnął u mnie kolejny gór. Okej, przyjacielu. Ten soundtrack taki klimatyczny i ekstremo w tle. Rozmawiałem z Torusem o Neku. I czego się dowiedziałeś? Nek podobno dostarczył magom jakiś list, ale Torus jest pewien, że to nie była wiadomość od magów wody. Ciekawe, z kim ci magowie tak się wrotali. Coś mi tu brzydko śmierdzi jakimś szemranem interesem. Lub dalej. Koristo dał Nekowi jakiś przedmiot, który mógł być listem. Torus więcej nie widział, bo był bardzo zajęty. Powiedział też, że zaciągnąłeś u niego kolejny dług. Ciekawe, dla kogo była przeznaczona ta przesyłka od Koristo. Posłuchaj, musimy wydobyć ze niego coś więcej. Będziesz improwizował. Powiesz, że wiesz wszystko o Neku, Koristo i tajnej przesyłce. Powiesz też, że wiesz, dlaczego ta przesyłka jest taka ważna dla wszystkich kazów. To powinno sprowokować zgodę do działania. Kto wie, że puszczą mnie na rowy i powie, jakich przesyłów dla mnie. Idź, pogadaj ze zły. Dobra, spróbuję dowiedzieć się czegoś więcej. Okej. Koniec. Trzymaj się. Trzymaj się, Diego. Znowu trzeba sobie porozmawiać ze złym. Cześć. Wiem już wszystko o twoich ciemnych sprawkach, zły. Ta? A ja jestem kapłanem Adanosa. Spadaj, chłoptasiu, bo to zaczyna się już robić nudne. A ja, jak się nudzę, mam w zwyczaju komuś złoić skórę. Tym razem tak łatwo mnie nie spławisz. Wiem o Neku i magach ognia. Wiem też o przesyłce. To niemożliwe. Blefujesz, łochmyto. Sprawdź mnie. Niech będzie. To kto jest moim szefem? Wrzut! Znaczy kruk. Kruk. Może jednak źle cię oceniłem. Ty rzeczywiście wiesz dużo. Może nawet za dużo. Dobra, dokończymy tę rozmowę gdzieś na obozie, bo tutaj ściany mają muszę.
Spotkamy się w nocy, w jaskini koło mostu. Będę tam na ciebie czekał. A teraz spadaj! I mnie zabijesz. Ja to wiem, chłopie. O czym my tu dyskutujemy? Moja śmierć jest pewna i o wiele ciężej się walczy w 20 FPS-ach. Hej ty! Także nie traćmy czasu, idziemy na spotkanie ze złym. Hej ty! No coś takie zdziwione. Wąt z mojej chaty albo wezwę strażę. To wzywaj. Chyba zapłaciłeś Bladwinowi za ochronę. O, wilku mowa! Wydaje, Gomez... Bebebebe. Cześć. Do zobaczenia. Czy... Afera o 10 buryłek rudy. To jest śmieszne, że nie płacisz kolesiowi 10 buryłek za ochronę, gdzie tyle wydasz w ciągu jednego dnia. Na żarcie. Nawet mniej. W sumie więcej nawet niż 10 buryłek. I musisz nasyłać innych kopaczy na kogoś. Bo tak, bo ktoś ma widzimisię. Okej. W końcu jesteś. Długo kazałeś na siebie czekać. To teraz powiesz mi wszystko, co wiesz o kruku i jego gnowaniach. Tak myślisz? Bo widzisz, ja nie mam zamiaru niczego ci mówić. Kruk wyrwałby mi jaja razem z wątrobą, gdybym pisnął od słów. Jedynym problemem jesteś ty. Zadajesz za dużo pytań i za dużo wiesz. A taka wiedza bywa bardzo... No, Jezus, ale się o wiele trudniej walczy na tych 20 FPS-ach. Tragedia. I Bezi, ty masz cholera gorszy miecz założony. 5 obrażeń to 5 obrażeń jednak. No, zły nie żyje i odzyskałem pierścień. Miecz wojenny. Ła, słabietko. Trzeba tą kartkę chyba przeczytać teraz. Dziwny zwój. Prawdopodobnie to miał przy sobie Nek. Wiadomo, kurier magów, te sprawy, kretoszczur, martwy. Podość go zabijał. Ja go chciałem zabić. Tego kretoszczura, rzecz jasna. Zadanie zakończone. Znaczy, trzeba teraz iść do niego. Na temat Neka. Porozmawiać. I dalej nie wiem, co robić z zadań. Trzeba jakiegoś maga poszukać. Który tą karteczkę przetłumaczy. A ja takiego maga żadnego nie znam. Niestety. Diego, nie idziemy spać. Spotkałem się ze złym. Niestety, wybrał śmierć niż współpracę. Dowiedziałeś się czegoś, zanim go zabiłeś? Wiem tylko, że za tą całą sprawą stoi Kruk. To bardzo niedobrze. Kruk jest niezwykle przebiegłym człowiekiem. Jeżeli chcesz znać moje zdanie, to Kruk jest dużo bardziej niebezpieczny niż Gomez. Niektórzy powiadają, że faktyczną władzę w swoim obozie sprawuje właśnie Kruk. Masz coś jeszcze? Tylko ten dziwny zwój. Znalazłem go przy ciele złego, ale nie mogę go odczytać. Pokaż to. Rzeczywiście, dziwny ten papier. Pogadę z jakimś magiem. Może ktoś z nich zdał odczytać te dziwne symbole i znaki. Wróć do mnie, jak dowiesz się czegoś więcej. Niestety, nie mam pojęcia, który to był ten... Mógłby być ten mag. Tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Pogadajmy lepiej... Także ten, no... Tu powinien być ten jeszcze jeden typek. Ale czemu go tu nie ma, nie wiem. On był poprzednim razem tam koło... Fiska i spółki, tak. No nic, go też trzeba zabić. Pochwalić się. W obozie starej kopalni, że nam się udało to zrobić. Też mi się go udało pokonać, no dalej tu stoi, chyba stoi. O, jest Haldor, tylko czemu on tutaj jest, to ja nie wiem. Zapisujemy. Dobra, trzeba się uleczyć. Okej. Zdejmuję ten pierścień, dam sobie przykładowo teraz ten... Okej, i mówimy mu to. Chociaż najpierw zapis jeszcze, tak, tutaj i dobra. Mam do ciebie ważną sprawę. Tak? A jaką? Już nic zapomniałem.
W jaskini obok obozu znalazłem skrzynię pełną wina. Co? Gdzie? To niedaleko stąd. A więc ruszajmy tam czym prędzej. Chodź ze mną, nie wypada mi pić samemu. No i gdyby się okazało, że rzeczywiście tam jest wino? Kurwa, serio? Serio? Człowieku! Ty powinieneś tam piec, a nie iść. Nie, dobra, nie, tragedia, dobra. Od następnego odcinka na pewno zacznę tą misję normalnie, ale teraz ja już nie mam sił do Gotika. Dziękuję, na razie.